Jeśli podoba Ci się nasz cykl Projekt Dom, polub nas, czyli zalajkuj i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Okna gotowe. Cały dom pokryty dachem. Czas rozpocząć pracę wewnątrz domu. Dziś przyjrzymy się, jak powstaje ogrzewanie podłogowe. Odcinek o ogrzewaniu podłogowym nie może się obyć bez pani Marty Rogali, ekspertki z firmy Sander System. Kiedy zaczynaliśmy nasze spotkania tutaj na budowie, była piękna, chłodna wiosna, potem zrobiło się troszkę cieplej, potem przyszły upały. Teraz jest koniec października, -1, a my jednak jesteśmy na zewnątrz, dlatego że w środku teraz kładzione jest ogrzewanie podłogowe. Właśnie, pani Marto. Dlaczego inwestor zdecydował się na ogrzewanie podłogowe? Inwestor jest osobą świadomą zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie. Instalacja ogrzewania podłogowego jest dużo bardziej tańsza w eksploatacji niż instalacja ogrzewania na przykład grzejnikowego, czyli tradycyjnego. Dodatkowo instalacja ogrzewania podłogowego jest dużo zdrowsza, na przykład w przypadku alergików. A jakie są rodzaje ogrzewania podłogowego? Instalacja ogrzewania podłogowego możemy podzielić na dwa główne typy. Pierwsza, czyli tak zwana tradycyjna z wylewką betonową, anhydrytową oraz instalacje w tak zwanej suchej zabudowie. Są to specjalne instalacje wykonywane na przykład przy renowacjach w domach drewnianych, gdzie nie możemy obciążać stropów. A więc to z pewnością nie jest nasz przypadek. Jednak samo hasło sucha zabudowa zaintrygowało mnie na tyle, że postanowiłem jeszcze nieco powężyć. Jesteśmy teraz w niezwykłym, absolutnie magicznym miejscu. To są magazyny firmy Sander System. Tu jest absolutnie wszystko, co jest potrzebne do ułożenia i instalacji ogrzewania podłogowego. Mało tego, jest z nami ekspert Mateusz Przybycień. Witam Cię, Piotrze. Pani Marta na budowie wspominała coś o suchej zabudowie. Możesz nam wytłumaczyć, w czym rzecz? Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o suchą zabudowę, to na naszej inwestycji, na tej budowie, którą omawiamy, to tego typu ogrzewania podłogowego stosować raczej nie będziemy, ponieważ ogrzewanie podłogowe w suchej zabudowie generalnie dedykowane jest do remontów, do budownictwa szkieletowego, do wszędzie tam, we wszystkie miejsca, jakie sobie można wyobrazić na budowach, gdzie ogrzewanie podłogowe w takiej tradycyjnej formie, czyli z tą, prawda, betonową wylewką, jest niemożliwe do wykonania. Nie ma jakby warunków technicznych do tego, żeby taką ciężką wylewkę zrobić. Ja tutaj mam takie drobne pomoce naukowe, jeżeli o to chodzi. Tak to wygląda mniej więcej w przekroju. Ogrzewanie podłogowe w suchej zabudowie, jak widzimy, składa się z takich jakby płyt, podbudów. Tutaj mamy do czynienia z dwoma różnymi materiałami, ze styropianem oraz ze sprasowanym włóknem drzewnym. Różnią się właściwościami, ale o tym powiemy później. Ta płyta, jak widać, w tym miejscu ma zrobione coś w rodzaju takiego rowka. Mhm. Tutaj idealnie pasuje rura do ogrzewania podłogowego, no i pokryta jest w całej swojej powierzchni takim radiatorem aluminiowym. Ten radiator aluminiowy służy do tego, aby... Lepiej rozprowadzać ciepło pod powierzchnię, tak, całej... oczywiście, tak, właśnie jak mówisz, oczywiście, odbiera ciepło od pobocznicy rury i tak jak powiedziałeś, rozprowadza po całej powierzchni, żeby jak najbardziej sprzyjać temu, aby zachowany był równomierny jednak rozkład temperatury na całej powierzchni. I tutaj widać, że wykończenie podłogi, zarówno jakieś, prawda, panele drewniane, czy drewnopochodne, czy ceramiczne płytki wykonywane są bezpośrednio na tym właśnie ogrzewaniu podłogowym w suchej zabudowie. Oczywiście stosuje się, nawet poleca się stosować różnego rodzaju suche jastrychy, tylko generalnie nie zawsze jest na to miejsce, przeważnie nie ma na to miejsca. Jeżeli robimy na przykład remont, no to możemy sobie podciąć drzwi o 2 cm, ale podciąć już o 5, no to już to jest kłopot. Te dwa prezentery przedstawiają dwa różne rozwiązania w zakresie systemów ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie. Jeden z nich pokazuje płytę systemową zbudowaną ze styropianu, składającą się ze styropianu klasy EPS 300. Jest to styropian bardzo wytrzymały na ściskanie. Druga
Drugi prezenter to już jest płyta systemowa ze sprasowanego włókna drzewnego. Jeżeli chodzi o wytrzymałość na ściskanie, to są to bardzo podobne parametry, natomiast włókno drzewne ma to do siebie, że dużo lepiej tłumi różnego rodzaju drgania akustyczne. Chodzi generalnie o to, że jeżeli byś chodził w jakichś, prawda, twardych butach po jednym i po drugim, to dźwięk zdecydowanie lepiej byłby tłumiony przez tego rodzaju podbudowę, prawda, płytę systemową z takiego materiału, niż ze styropianu. No, styropian jest kiepskim izolatorem akustycznym i raczej przenosi drgania. Można to zauważyć nawet, nie wiem, pukając w elewację na domu, słychać, jak ten pogłos gdzieś tam, prawda, zaraz za tą warstwą elewacji się przenosi i rozchodzi. Przypomnijmy, że są to rozwiązania, na które nasz inwestor się nie zdecydował. Tak. To, co pokazywałem przed chwilą, to były jedynie przekroje, jakieś tam prezentery reklamowe, a tutaj mam już całą taką płytę systemową w pełnym formacie, w pełnej okazałości. Widać, w jaki sposób powleczona... Rowek na rurkę i radiator. Tak, tak, tak. I tutaj tym radiatorem jest właśnie ta folia aluminiowa. W te rowki na rurki oczywiście trafiają rurki. Z drugiej strony, a nawet z tej strony widzimy, że mamy zakręty, ponieważ tymi rurami gdzieś tam trzeba zawrócić, więc to jakby w konstrukcji całej takiej płyty jest już przewidziane i tutaj należy jedynie to przeciąć nożem. No i można przeprowadzić rurę dalej i układając dalej te płyty wykonujemy tą pętlę ogrzewania podłogowego. W naszym domu zostanie zastosowane ogrzewanie podłogowe tradycyjne. Jednak, jak się później przekonamy, tradycyjne jest ono tylko z nazwy. Instalacje tradycyjne możemy podzielić na kilka podkategorii, czyli instalacje wykonywane za pomocą klipsa, za pomocą szyny lub za pomocą tzw. płyt grzybkowych, gdzie rury zatopione są w wylewce betonowej. I właśnie powstanie takiego ogrzewania podłogowego będziemy obserwowali. Zacznijmy jednak od początku, a jest nim opracowanie techniczne ogrzewania podłogowego. W pierwszym kroku wybieramy rodzaj inwestycji. Określamy ilość kondygnacji, powierzchnię oraz rodzaj systemu ogrzewania podłogowego. Jeśli mamy trudność z doborem odpowiedniego systemu, możemy skorzystać z podpowiedzi. Zostaje sporządzona oferta. Po akceptacji tej oferty przystępujemy do przygotowania opracowania technicznego, na którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje dla wykonawcy, czyli rysunki instalacji ogrzewania podłogowego, obliczenia hydrauliczne, lokalizacja elementów armatury. Opracowanie jest podstawą do wykonania końcowej oferty dla klienta. Nasz inwestor opracowanie techniczne ma już dawno za sobą. W naszym domu została rozłożona folia, a obecnie trwa układanie warstw styropianu, będącego izolacją pod ogrzewanie podłogowe. Pani Marto, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, w którym wyłożony jest już styropian, to zdaje się jest garaż. Tego styropianu tutaj są położone już dwie warstwy. Dlaczego? Tak, jesteśmy w garażu, mamy położoną warstwę izolacji w postaci styropianu. Jest to bardzo trwały styropian EPS-200. Pierwsza warstwa powstała po to, aby można w niej ukryć inne instalacje, czyli instalacje wody i kanalizacji. Natomiast druga warstwa styropianu jest to już warstwa wierzchnia pod ogrzewanie podłogowe. Prócz styropianu pojawiło się jednak coś jeszcze. Wiesz, co to jest? On się mnie pyta, czy ja wiem, co to jest. Ze 20 filmów nagrałem o tym na naszym kanale. Taśma brzegowa. Dokładnie. Taśma brzegowa, no nie mogło być inaczej, taśma brzegowa również została zainstalowana na omawianej inwestycji. Taka taśma brzegowa jest niczym innym jak dylatacją wydłużeń cieplnych wylewki, rozszerzeń cieplnych wylewki. Oczywiście wszystkie materiały pracują pod wpływem zmian temperatury. Jeżeli coś rozgrzewamy, to dany materiał nieznacznie zwiększa swoją objętość. Tak samo jest z betonem. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Akurat ten typ dylatacji stosuje się przy ścianach, dlatego nazywa się to taśmą brzegową lub dylatacją brzegową. I tak jak mówiłem wcześniej, służy do tego, żeby kompensować te wydłużenia cieplne samej wylewki. Taśma brzegowa jest samoprzylepna. Wystarczy odkleić folijkę i można ją przymocować do ściany. W tym systemie taśma jest nieco wyższa niż w systemie suchym. W pozostałych pomieszczeniach właśnie kładziony jest styropian. Tymczasem w tym pomieszczeniu zainstalowano szafki rozdzielaczowe. Co to są za szafki i dlaczego właśnie takie zostały tutaj zamontowane? Szafka wodoszczelna zabezpiecza przed wyciekiem czynnika z instalacji w miejscu, gdzie istnieje najwięcej połączeń rurowych, czyli przy rozdzielaczu. W szafkach tych znajdują się również rozdzielacze. Są to rozdzielacze ze stali szlachetnej, nierdzewnej.
Co tak niezwykłego jest w tych szafkach? Opowie nam o tym ponownie nasz ekspert Mateusz Przybycień. Ze względu na to, że wygodnie nam będzie wskazać te wszystkie szczegóły i ciekawe elementy, to posłużymy się tutaj nową wyjętą z pudełka szafką. Samo to, że jest wodoszczelna i co to znaczy? W Polsce raczej pojęcie do tej pory nieznane, raczej nie stosuje się szafek wodoszczelnych, jakbyś zapytał takiego statystycznego Polaka, nawet instalatora, czy coś takiego kiedyś widział, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedziałby ci, że może nie, że nie spotkał się nigdy z tego typu szafką. A co ciekawe, na dobrze rozwiniętych, jeżeli chodzi o tą branżę, rynkach zachodnich czy na rynku skandynawskim, tego typu szafki są podstawą, ponieważ tam nawet ubezpieczyciel, który sprzedaje ci polisę na twój dom, sprawdza takie rzeczy. Ponieważ wyobraź sobie taką sytuację, że masz w salonie bardzo drogą podłogę, drogie drewno, 400 zł z metra kwadratowego, wyjeżdżasz na narty i dochodzi do awarii jakiejś. Jak wiadomo, awarie w hydraulice występują tam, przeważnie tam, gdzie są jakieś połączenia, a najwięcej ich jest właśnie przy rozdzielaczu. No, sam rozdzielacz ogrzewania podłogowego, sam nieraz widziałeś, posiada dużo elementów, które są skręcone do jakiejś tam, prawda, jednej całości, w jedną kupę. I jeżeli wystąpi jakaś nieszczelność, to prawdopodobnie gdzieś tam. Jeżeli szafka nie ma zabezpieczenia przed takim wyciekiem, to ta woda, tyle ile ciśnienie w instalacji pozwoli, no to ta cała woda wyleje się gdzieś do mieszkania. Pytanie strategiczne. Ta szafka to jest szafka wodoszczelna. Widzicie, ile on ma tutaj dziur? Mateuszu, jak uzasadnisz, że ona może być szafką wodoszczelną? No tak, zaraz właśnie o tym opowiemy. Te dziury oczywiście muszą być, ponieważ do tej szafki należy podpiąć jakieś rury, nie? Tu jest rozdzielacz, tu zaczynają się wszystkie pętle ogrzewania podłogowego, jak i samo zasilanie tego rozdzielacza. Rury do rozdzielacza wpina się za pośrednictwem, to znaczy przechodzi się przez tą dziurę za pośrednictwem takiej właśnie dławnicy, takiej uszczelki. To jak widać, jest to taka piramidka. Ścinamy sobie nożem schodek, który odpowiada naszej średnicy. Instalujemy tutaj w tym otworze, a następnie przez nią przepuszczamy rury. Dzięki czemu mamy tutaj wystarczająco uszczelnione to połączenie. Na tyle wystarczająco, aby zastosować w jednym z tych otworów tego typu gumę. No, musi się trochę pogimnastykować, nie jest to takie wbrew pozorom proste, żeby to wsadzić. No, musi być wodoszczelne. Siedzi. Siedzi, no i właśnie o to chodzi. Oczywiście powinna być najpierw ścięta, żeby można było tą rurę przepuścić. No i zrobiłeś dobrą robotę i tak jeszcze 20 razy i można powiedzieć, że uzbroiłeś szafkę w uszczelnienie niemalże całe. Tego typu uszczelka znowu jest trochę innego kształtu. Ona ma tutaj średnicę bodajże 25. Ją układa się już w przeciwnym kierunku, czyli tak jakby... Mhm. O, tak. Jakbyśmy ją tutaj przepchnęli, podpinamy i przez tą uszczelkę następuje odprowadzenie tej wody z wycieku. Jeśli byśmy mieli wszystko zamknięte szczelnie, to zapewne ta cała szafka wypełniałaby się stopniowo tą wodą do góry, a aż takie uszczelnienie, żeby wtedy nie wyciekła woda, byłoby niemalże niemożliwe. Oprócz tego mamy inne elementy uszczelniające. To jest na przykład, jak myślisz właśnie, co to jest? Jakiś grzybek. No grzybek, to jest taka uszczelka, która służy do tego, że jeżeli nie wykorzystasz montażowo wszystkich z tych otworów, to również je zaślepisz. Aha, no tak. Prawda? Żeby przez nie woda nie... Tak jest. To jest kolejny rodzaj tutaj uszczelnienia tej całej szafki. No i tutaj mamy jeszcze takie dwie kurtyny. Je układa się zaraz za drzwiami. Jak mamy, prawda, szafkę, to jest to główne ciało szafki, to są drzwi. Jeżeli je otworzymy tutaj, nie będziemy teraz tego rozpakowywać, należy na drzwi położyć te dwie kurtynki, prawda? Bo jeżeli by wystąpił jakiś wyciek, zasymulujmy taką sytuację, no to w instalacji mamy na przykład dwa bary, prawda? Jeżeli chodzi o ciśnienie wody, no to woda pod ciśnieniem dwóch barów dość mocno tryska. Jeżeli lałoby się gdzieś, prawda, w tą przerwę, w sensie tutaj łączenie tych drzwi razem z tą ramką, no to też by ta woda wyciekła. Dlatego przed zamknięciem całej szafki najpierw się układa te dwie kurtyny, kotary, zaklejamy tutaj taśmą i dopiero zamykamy drzwi. Wtedy leje się po tym i spływa sobie tutaj na dno szafki i do kanalizacji, prawda, przez tą uszczelkę, którą tutaj właśnie wkładałeś. Prace przy rozkładaniu styropianu postępują błyskawicznie. No, może nie aż tak szybko, jak widzicie na filmie, ale jednak szybko. Dlatego też ten etap jest już w zasadzie gotowy. Można przechodzić do fazy kolejnej, instalowania tak zwanej płyty z wypustkami.
trwa kładzenie styropianu, ale w niektórych częściach domu już kładziona jest na tym styropianie płyta grzybkowa. To jest kolejny element pod ogrzewanie podłogowe. Ta płyta grzybkowa łączona jest na tak zwany zamek, bardzo charakterystyczny sposób. Te grzybki wchodzą w te grzybki i w ten sposób mamy całą powierzchnię domu ułożoną jednolitą warstwą. W omawianej budowie, na omawianej inwestycji zdecydowano, że tym elementem montażowym dla rur, podtrzymującym rury, będzie właśnie taka mata z wypustkami. Może nie dokładnie to, co teraz pokazuję, ponieważ na budowie zastosowano trochę inny rodzaj. To jest nowszy produkt. Wyróżnia się tym, że to żebrowanie, które mamy między tymi grzybkami, jest znacznie wyższe, porównując do produktów występujących na rynku. To żebrowanie nie jest tutaj bez przyczyny. To żebrowanie sprawia, że rura położona na takiej macie minimalnie dystansowana jest od tego podłoża. Jeżeli je tutaj zdystansujemy, to podkłady podłogowe, zwane wylewkami podłogowymi, które są płynne, ciekłe, samopoziomujące, bardzo dokładnie oblewają tą rurę. Im lepiej otoczymy tą rurę, tym bardziej ta wymiana ciepła, to przewodzenie ciepła przez wylewkę będzie intensywne. Ten odbiór ciepła od wody poprzez ściankę rury jest lepszy, przez co uzyskujemy odpowiednio wyższą wydajność. Taka mata do budowy ogrzewania podłogowego, jak widać, cała pokryta jest takimi wypustkami. Widzimy, że ona te wypustki zbudowane są w taki sposób, że posiadają na swoje cztery strony jeszcze dodatkowe wypustki prostopadłe jakby do tej głównej wypustki. One służą do tego, żeby rura pomiędzy tymi wypustkami była dobrze zakotwiona, ponieważ układając ogrzewanie podłogowe z wykorzystaniem normalnych rur dostępnych na rynku, często można spotkać się z takim problemem, że gdzieś ta rura będzie wyskakiwała, nie będzie odpowiednio dobrze trzymana. Tutaj już jakby temu zaradzono, akurat te wypustki zastosowane tutaj dużo lepiej zachowują się, jeżeli chodzi o przytrzymanie rury w właściwej pozycji. Czy to jest standardowe rozwiązanie? Otóż cenna uwaga, ponieważ to, co tutaj widzimy i opisujemy, raczej w naszym kraju nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Na 90% budów, gdzie zdecydowano o ogrzewaniu podłogowym, raczej stosuje się rozwiązania tradycyjne, oparte o taką wilgocioizolacyjną folię do ogrzewania podłogowego oraz różnego rodzaju tworzywowe elementy montażowe. Na przykład takie klipsy do montażu rury czy szyny. Panowie instalatorzy obiecali nam, że uwiną się z rozkładaniem tej płyty do końca dnia. I nie zawiedli nas. Instalacja ogrzewania podłogowego. Kolejny dzień prac. Jak widać, cała powierzchnia domu jest już równo wyłożona płytą grzybkową. Ale kolejnym etapem prac są umiejscowianie tutaj na tej płycie grzybkowej takich oto elementów. Pani Marto, co to takiego? Mamy tutaj taśmę delatacyjną. Taśma ta zapewnia kompensację objętości, która rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Kolokwialnie mówiąc, stosowana jest ona po to, aby wylana potem wylewka nie pękała. Występują trzy powody instalacji taśmy delatacyjnej. Pierwszym z nich jest, gdy metraż pomieszczenia jest większy niż 60 m kwadratowych. Kolejnym, gdy jedna ze ścian jest dłuższa niż 10 metrów bieżących. Oraz ostatnim powodem jest, gdy stosunek ścian do siebie prostopadłych wynosi 2 do 1. To ogólne zasady do stosowania delatacji podłóg. W przypadku różnych podkładów podłogowych te zasady mogą być inne i zazwyczaj określane są przez producenta. Teraz przyszedł czas, by na równo rozłożonej na całej powierzchni domu płycie grzybkowej ułożyć rury ogrzewania podłogowego. Pomoże nam w tym to urządzenie. Pani Marto, co to takiego jest? Urządzenie to rozwijak. Wyposażony jest on w specjalne rolki, które ułatwiają rozwijanie rur z kręgów 300 lub 600 metrowych. Rozwijak generalnie służy do rozwijania rur w kręgach. Rury po procesie produkcji nawijane są na zwoje, przez co już fabrycznie nadawane są im naprężenia. W trakcie rozwijania na rozwijaku rura jest odprężana, przez co nie zachowuje się jak sprężyna i nie utrudnia pracy instalatorom.
A więc teraz na rozwijak przychodzi rura. Jej końcówkę należy podłączyć do rozdzielacza. To z niego będziemy instalację napełniać wodą o odpowiedniej temperaturze. Obecnie miejsce to wygląda tak. Jednak teraz pozwolimy sobie na małą podróż w czasie. Do momentu, kiedy rozdzielacz jest już w całości zainstalowany. Rozdzielaczem do ogrzewania podłogowego generalnie nazywamy dwie takie belki, w tym przypadku ze stali nierdzewnej, które stanowią podstawowy element dystrybucji ciepła w ogrzewaniu podłogowym. Tutaj, w tym miejscu mamy do każdej z tych belek podpiętą pętlę ogrzewania, jej zasilanie i jej powrót. Tutaj jest, prawda, rura pod tym peszlem. Poprzez taką specjalną złączkę zaciskową, która umożliwia podpięcie tego typu rury do nypla gwintowanego, tak jak jest właśnie tutaj pokazany. Czyli każdy taki, każda taka para tych rur to jest jeden obwód, tak? Tak, to jest jeden obwód. I czy jeden obwód to jest jedno pomieszczenie, czy jak to się rozdziela? Przeważnie nie. Zwykle to się projektuje i jeżeli jest konieczność tego, aby dostarczyć więcej ciepła, no to dajemy gęściej rurę i przeważnie więcej tych pętli na jedno pomieszczenie niż jedna. Są takie pomieszczenia, gdzie wystarcza jedna pętla, ale są takie jak na przykład ten główny duży salon, gdzie tych pętli jest 6. Zatem to zależy od rozmiaru pomieszczenia, no i oczywiście od zapotrzebowania na ciepło w takim właśnie pomieszczeniu. Ciśnieniomierz? Tak, to jest manometr. On tu jest wkręcony, ponieważ zanim jeszcze była zmontowana kotłownia, to wykonywaliśmy próbę ciśnienia na samej instalacji ogrzewania podłogowego, ale on tutaj już został, nie ma sensu go raczej wykręcać. Oprócz tego, jeżeli chodzi o samo uzbrojenie tych belek, to mamy do czynienia tak jakby z belką zasilającą oraz belką powrotnią. Belka zasilająca ma tutaj, jeżeli byśmy się przyjrzeli, takie menzurki, prawda, i tutaj taki kołnierzyk, za który można sobie złapać i kręcić. To są tak zwane przepływomierze, rotametry. Na tej menzurce jest skala podana w litrach na minutę i ona odpowiada tego, jak dużo wody w jednostce czasu jest transportowane właśnie w tej pętli. Jak jest przepływ? Objętość wody czy masa wody w jednostce czasu zwana jest w hydraulice przepływem. I ten parametr, ta wartość, jaką ustawiamy na tym przepływomierzu, również jest projektowana i również wynika z tego, jakie jest zapotrzebowanie na ciepło w danym pomieszczeniu. Reguluje się to bardzo łatwo, wystarczy to obrócić w prawo lub w lewo. Zgodnie z zasadą w lewo odkręcamy, w prawo zakręcamy. Możemy zakręcić do takiego momentu, aż zamkniemy zupełnie i woda zupełnie nie będzie płynąć przez daną pętlę, więc z użyciem właśnie tego przepływomierza oraz tej wkładki zaworowej, o której później powiemy, możemy całkowicie odciąć jedną pętlę. Tutaj właśnie z poziomu rozdzielacza. Mhm. Na belce powrotnej mamy znowu tak zwane wkładki zaworowe. Jak odkręcimy sobie ten niebieski kapturek, to widzimy, że tu jest taki trzpień jak w grzejniku, prawda? Mhm, jak go naciśniemy, no to on tutaj, prawda, chodzi. Tak. I jeżeli jest naciśnięty, to znaczy, że jest zamknięty. Aha. Tak. I tutaj przeważnie nakręca się siłowniki, takie siłowniki elektrotermiczne, które się zamykają lub otwierają w zależności od tego, jaka jest potrzeba, a zarządza tym wszystkim ta nadrzędna automatyka do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Jeśli jest konieczność ogrzewania, no generalnie droga jest taka, że mamy termostat na ścianie, czy gdzieś indziej użytkownik ustawia pewną temperaturę, jeżeli temperatura zmierzona jest niższa niż zadana, no to termostat za pośrednictwem listwy sterującej ogrzewaniem podłogowym, które montuje się w tej przestrzeni, tutaj nad rozdzielaczem, ten termostat komunikuje się z tą listwą i ta listwa, która zasilana prądem, również zasila ten siłownik. Jeśli on jest zasilany, to ten trzpień, w środku jest taki nabój jakby parafinowy, ta parafina się rozpuszcza, przez co zawór się otwiera i woda płynie. Kiedy osiągniemy parametry, które zadaliśmy, powietrza w pomieszczeniu, no to mamy odwrotną sytuację. Następuje zamknięcie, napięcie od siłownika jest odcięte, siłownik tam stygnie i zamyka przepływ, przez co ten zawór jest zamknięty w takiej właśnie pozycji, jak go tutaj teraz nacisnąłem. Tymczasowo są założone takie kapturki, że można było bez automatyki sterującej jakieś tutaj, prawda, testy zrobić czy próby szczelności. Natomiast już w trakcie użytkowania ogrzewania podłogowego tu w tych miejscach nakręcone są siłowniki. Kable od siłowników przeprowadzone są tymi dziurami w tym miejscu i są podpięte do takiej głównej listwy zarządzającej ogrzewaniem podłogowym.
Właśnie do takiego rozdzielacza będzie podłączona rura rozwijana obecnie z rozwijaka. Użycie tego prostego sprzętu ułatwia i przyspiesza pracę na tyle, by mogła ją wykonywać jedna osoba. No i teraz czas na najważniejszy element ogrzewania podłogowego. Uwaga! To rura! A nawet dwie rury? Tak, dałeś mi tutaj dwa rodzaje rur. Oczywiście jedna, jak i druga może być stosowana do ogrzewania podłogowego, natomiast to nie są dokładnie te same rury. Wykonane są z tego samego tworzywa, służą do tego samego, natomiast ich parametry się nieco różnią. Na inwestycji, o której mówimy, omawiamy rurę taką właśnie, jak teraz trzymam. To jest rura typu PERT, EVOH PERT. Jest to rura pięciowarstwowa. Nie widać tutaj, jeżeli zobaczymy w przekrój tej rury, ciężko wyodrębnić te warstwy. Natomiast musisz mi wierzyć na słowo, że jest tam pięć tych warstw. Wierzyć na słowo. Ta nazwa EVOH to jest rodzaj stałego alkoholu i ta warstwa służy do tego, aby do wnętrza rury nie przedostawał się tlen. To jest tak zwana bariera antydyfuzyjna. Przez to, że do rury dostaje się tlen, w wodzie, w czynniku grzewczym, w wodzie kotłowej, stwarzane są warunki do rozwoju bakterii tlenowych. Wiadomo, że bakterie tlenowe nie rozmnażają się w ciągu kilku minut czy godzin, ale po kilku latach eksploatacji w ogrzewaniu podłogowym zamiast wody mamy tak naprawdę szlam. Oczywiście w innych systemach grzewczych ten problem nie występuje, a to już wynika z tego, że w ogrzewaniu podłogowym temperatura tej wody jest dość niska, stosunkowo niska w porównaniu do na przykład instalacji, gdzie ogrzewamy za pomocą grzejników. Tam ta woda może mieć 60, 70, nawet 80 stopni i po prostu te bakterie są w jakiś sposób tą temperaturą zabijane, unieszkodliwiane. Tutaj ten problem występuje, dlatego przeważnie do ogrzewania podłogowego, przynajmniej ja tak zalecam, należy stosować różnego rodzaju chemię uzdatniającą wodę. Do instalacji ogrzewania podłogowego w naszym domu chemię uzdatniającą wlewa się do tak zwanego filtroseparatora. Filtr ten oczyszcza wodę zarówno z zabrudzeń i bakterii, jak i opiłków metalu dzięki zainstalowaniu w nim magnesu. Po jakimś czasie tę oczyszczoną wodę odseparowuje się od reszty obiegu i po prostu opuszcza. Druga z kolei z tych rur jest również rurą pięciowarstwową. Zdecydowanie widać, że tutaj można wyszczególnić trzy warstwy. Ich jest pięć, bo producenci tak generalnie o tym mówią i traktują klej, który spaja te trzy warstwy jako kolejną warstwę. I tu oczywiście nie widać, dlatego widać tylko polietylenową wersję, warstwę zewnętrzną, która jest jakby rurą osłonową, warstwę aluminiową w tym przypadku, która jest barierą antydyfuzyjną oraz wewnętrzną warstwę, czyli tą, która ma bezpośredni kontakt z wodą, to również jest polietylen, ten tak zwany PERT, odpowiednio uszlachetniony polietylen. Tego typu rura z warstwą aluminiową zamiast warstwy typu EVOH jest zwana rurą uniwersalną. Używa się ją nie tylko do ogrzewania podłogowego, ale również do tego, żeby doprowadzić wodę użytkową, wodę pitną, żeby rozprowadzić różnego rodzaju inne instalacje grzewcze, gdzie parametry są wyższe niż takie, które standardowo są w ogrzewaniu podłogowym. Mateuszu, te rury oprócz wyglądu różnią się jeszcze czymś między sobą. Możesz nam opowiedzieć, jaka to różnica? Z racji, że w tej, którą trzymasz, tą warstwę stanowi aluminium, to tego typu rury zwane są rurami bez pamięci kształtu, ponieważ po wygięciu jej, możesz spróbować, ta rura mniej więcej zachowa ten kształt, który jej nadasz. Tak, żeby nie przesadzić, bo złamiesz. Tak, pamiętam. O, parę filmów o tym nagrałem. Dokładnie. Na naszym kanale. Nie da się ukryć. Tak, no jak widzisz, wygiąłeś tak, jakbyś wyginał, prawda, jakiś miedziany drut. Nie zapamięta swojego poprzedniego kształtu, nie wróci do tego kształtu, dlatego się mówi o niej rura bez pamięci kształtu. Mhm. Natomiast ta rura, ale którą ja trzymam, znacznie. Ponieważ nawet po ugięciu i zwolnieniu tutaj, prawda, ręki, to z racji, że jest taka sprężysta, wróci do swojego kształtu. Oczywiście pod wpływem temperatury, dłuższego wyginania można jakiś tam jej kształt nadać, co jest oczywiście konieczne, żeby użyć ogrzewanie podłogowe, ale nie jest to takie łatwe jak w przypadku tej rury. Ja tutaj może utnę kawałek, żeby pokazać Ci, w jaki sposób taka rura kotwiona jest w tego typu matach z wypustkami.
No i mniej więcej tak to wygląda. Aha, i to są te właśnie wypustki, tak, o których mówiłeś, żeby lepiej trzymały tę rurę, żeby ona nie wyskoczyła do góry. Właśnie chodzi o to z tymi wypustkami i również chodzi o to z tym żebrowaniem, aby minimalnie zdystansować tą rurę od podłoża i bardziej oblać ją bardziej po całym jej obwodzie. Czyli też pod spód. Tak, też pod spód. Oczywiście, jeżeli stosuje się jakieś, prawda, starodawne szlichty cementowe, to bardzo ciężko z tego dokonać. Natomiast te wszystkie nowe podkłady podłogowe, wylewki anhydrytowe bez problemu się tutaj spisują i bardzo dobrze oblewają tą rurę z każdej strony. Ponownie wraz z Mateuszem przenosimy się w czasie. Tym razem do momentu, gdy panowie instalatorzy zakończyli montaż kotła. Bo ogrzewanie podłogowe bez kotła byłoby tym samym, czym ludzki organizm bez serca. To jest centralne urządzenie całej instalacji centralnego ogrzewania. O. Tutaj decyzja padła na kocioł gazowy. Inwestor zdecydował się na kocioł gazowy kosztem pompy ciepła ze względu na to, że w sąsiedztwie działki jest bardzo blisko gazociąg. To było po prostu bardziej opłacalne. Tutaj mamy do czynienia z kotłem gazowym. Jest to kocioł, który oczywiście do spalania używa gazu ziemnego. Jakiś tutaj, prawda, przewód elektryczny do niego doprowadzony służy jedynie do tego, żeby podtrzymać samą elektronikę kotła oraz do tego, żeby wzniecić, prawda, ogień w palniku, żeby wymusić, zainicjować spalanie. Wiem, że ten kocioł to kocioł jednofunkcyjny. Czym się różni od innego rodzaju kotłów? Tak, kocioł jednofunkcyjny jest jakby alternatywą dla kotła dwufunkcyjnego. Kocioł dwufunkcyjny różni się od tego, który tutaj mamy, tym, że ciepła woda podgrzewana jest tam przepływowo w sposób ciągły. Czyli w momencie, kiedy ty odkręcisz kran, wtedy uruchamia się palnik i przepływa woda. Wtedy mamy jakby podpięcie tej wody ciepłej bezpośrednio do kotła. To jest kocioł jednofunkcyjny, on tak naprawdę grzeje tylko tą wodę kotłową, tylko ten czynnik grzewczy, który mamy w danej instalacji, i tym czynnikiem dopiero później ogrzewana jest woda w zasobniku ciepłej wody, gdzie jest to właściwe przygotowanie tej ciepłej wody, prawda, do celów bytowo-sanitarnych. Dobra, pytanie. Właśnie, to sobie grzeje czynnik grzewczy, który ogrzewa nam ogrzewanie podłogowe, tak? No, generalnie tak. Tak. I ogrzewanie podłogowe nie wymaga zbyt dużej temperatury, żeby dogrzać ten dom tak, jak nas interesuje. Ale na przykład potrzebujemy mieć ciepłą wodę w kranie, wziąć sobie gorący prysznic. I jak to się dzieje, że ten sam kocioł podgrzewa ten czynnik grzewczy, który jest w podłogówce, a jednocześnie robi to na tyle sprawnie, że możemy mieć ciepluteńką wodę pod prysznicem? No tak, no to jest o tyle ciekawa sprawa, że w momencie, kiedy wystąpi taka potrzeba, czyli spadnie temperatura wody w tym zasobniku, to jest czujnik, kocioł wie, jaką ma temperaturę akurat tą do picia, nie? Aha. Jeżeli ta temperatura spadnie, to kocioł automatycznie przełącza się do grzania tylko wody w tym zasobniku. A. I on ma, to się nazywa priorytet ciepłej wody. Każdy nowoczesny kocioł to ma, bo trudne byłoby, żeby ogrzać wodę do kąpania, mając w podłogówce wodę o temperaturze 30 stopni. Mhm. To raczej do kąpania dość chłodna woda i raczej oczekiwanym parametrem jest te 55 stopni. To też jest dość dużo do mycia, ale trzeba tą wodę mieszać z zimną, prawda, i to później jakoś sobie samo działa. Natomiast oczywiście te kotły same się przełączają, same wiedzą, kiedy to robić, i jakby tutaj ta elektronika kotłowa ściąga z nas obowiązek, żebyśmy musieli o tym w ogóle pamiętać. Czyli jeżeli chcemy sobie wziąć długi, ciepły prysznic, jak długi to może być prysznic, żebyśmy nie wychłodzili domu? No tak, może dojść do wychłodzenia, ale musiałbyś naprawdę się kąpać przez cały etat, bo przynajmniej 8 godzin trwa, zanim, prawda, rozgrzana wylewka zacznie w znacznym stopniu reagować na zmianę temperatury wody. Chodzi o to, że kilka ton betonu na rurach posiada tak dużą akumulację ciepła, to jest tak jakby ten beton przejmuje ciepło od rury, a dopiero później oddaje do powietrza, prawda? Jeżeli tam nagle ta woda się minimalnie ochłodzi w rurach, to żeby ochłodził się ten beton i ta wymiana ciepła z pomieszczeniem w jakiś sposób ustawała, no to to trwa nawet do 8 godzin, w zależności od tego, jaki rodzaj wylewki, jak gruba ta wylewka, jakie przykrycia podłogi, tam już jest więcej zmiennych. Nasz kocioł posiada też inny ważny wyróżnik – zamkniętą komorę spalania. Zamknięta komora spalania to znaczy
tyle samo, co to, że powietrze, zarówno to potrzebne do spalania, ponieważ żeby coś się paliło, utleniało, to potrzebny jest tlen, jak i to, które jest produktem, czyli te spaliny, są odprowadzane tym samym jakby pionem kominowym, natomiast ono się tam nie miesza. Zasysane jest przez komin i wypuszczane jest również, później te spaliny są wypuszczane przez komin, przez co bezpośrednio w pomieszczeniu nie zachodzi spalanie. Powietrze z pomieszczenia... Mówimy o zamkniętej. Zamkniętej. Powietrze z pomieszczenia nie jest używane do spalania, zatem występuje bardzo małe prawdopodobieństwo tego, że gdzieś tutaj może wytworzyć nam się tlenek węgla w pomieszczeniu, czyli czad, czyli trucizna. To jest zamknięty układ, zamknięta komora. Nie ma potrzeby, żeby to powietrze, czy nie ma możliwości takiej, żeby to powietrze z pomieszczenia brało udział w spalaniu. Tylko wszystko zamknięte, dlatego zamknięta komora spalania. Cały ten rdzeń, całe to spalanie odbywa się przy użyciu powietrza z zewnątrz i produkty spalania, czyli spaliny, również są transportowane tym, prawda, rdzeniem w kominie, w odprowadzeniu spalin na zewnątrz. Rurą w rurze. Rurą w rurze, tak. Kondensacja, co to takiego? Jak to się wykorzystuje w tych kotłach? Kotły kondensacyjne, ich działanie oparte jest na tym, że wykorzystywane jest powtórnie ciepło, które już raz wytworzyły. Bo kiedy spalamy coś, prawda, no to te spaliny są ciepłe. Jeżeli to jest ciepłe i tak, prawda, bezwiednie odprowadzamy to przewodem kominowym na zewnątrz... To podgrzewamy kosmos. To podgrzewamy kosmos, tak? Nie dość, że marnujemy energię, to jeszcze to ciepło, prawda, przedostaje się do atmosfery. Kotły kondensacyjne mają to do siebie, że ich lepszą temperaturą pracy jest ta niska temperatura. Jeśli ta temperatura jest niska, to te przewody kominowe nie są rozgrzane. One przeważnie są zrobione z rur chromoniklowych lub ceramicznych, specjalnych, takich systemowych, które są znacznie chłodniejsze. Jeżeli mamy styk jakiegoś ciepłego, nazwijmy to płynu, czyli tych spalin, w których zawarta jest para wodna i jakąś chłodną ściankę, to dochodzi do wykroplenia tej pary, skraplania się, prawda? Te skropliny z powrotem trafiają do kotła, przez co jest jakby powtórnie to ich ciepło wykorzystywane. Kocioł, zasobnik, komin, a co to jest? To jest dobre pytanie, bo to jest raczej, przynajmniej na razie, dość rzadko spotykana rzecz w takiej formie, w kotłowniach, ponieważ przeważnie te wszystkie elementy się składa z drobnych elementów, które się kupuje gdzieś tam w hurtowni, a tu już mamy taki jeden zestaw do mieszania czynnika oraz do pompowania jakby, do generowania ciśnienia w instalacji. Mamy tutaj tak zwany układ... Mówimy o ogrzewaniu podłogowym. Cały czas. Mamy tutaj po prostu zintegrowany układ, dwa układy pompowo-mieszające ze sprzęgłem hydraulicznym. Dwa słowa. Do czego to służy? To może najpierw porozmawiamy o sprzęgle hydraulicznym. Okay. Ono jest mniej więcej na tej wysokości. Mamy tutaj zapiętą wodę powrotnią oraz zasilającą, nie? To później trafia do kotła. I sprzęgło hydrauliczne jest takim elementem instalacji, jest stosowane w takich sytuacjach, kiedy w instalacji musimy obsłużyć jakieś dwa lub więcej niezależne obwody grzewcze. Tak, to mamy na przykład tutaj. Mamy, widać, dwa obwody grzewcze, mamy dwie pompy, to jest, prawda, zawór, drugi zawór i one obsługują dwa niezależne rozdzielacze. Daje nam to możliwość jakby parametryzacji temperatury wody w instalacji niezależnie. Tu jest to podzielone w ten sposób, że połowa domu to jest ten rozdzielacz, połowa domu to jest tamten rozdzielacz. Jest to o tyle istotne, że w przypadku takich dużych domów jak ten mamy taką sytuację, że niektóre z tych pomieszczeń mogą nagrzewać się szybciej niż inne. Przez to, że na przykład jest taka, a nie inna ekspozycja budynku, że na przykład w tamtym pomieszczeniu mamy bardzo duże okna, przez co duże są zyski od promieniowania i nie ma takiej konieczności, aby takim samym parametrem ogrzewać tamtą podłogówkę przez większą część dnia, jak tą. Ponieważ tutaj mamy ścianę wschodnio-północną, tu będzie trochę chłodniej przez dzień, a tam będzie znacznie cieplej, więc tam prawdopodobnie w ciepłe dni w zimie w ogóle ta podłogówka nie będzie chodzić. Czy będzie chodzić, ale nie będzie woda jakby tutaj na zaworze ustawiona na taki sam parametr, jak w tej części domu. To interesuje mnie jeszcze, jak to się dzieje, że w jednej instalacji jest inna temperatura, a w drugiej jest inna temperatura? Do tego sprzęgła hydraulicznego w tym całym, prawda, tutaj układzie pompowo-mieszającym przykręcone są takie dwa układy pompowo-mieszające, dwa niezależne. I one wyposażone są w zawory. Tutaj nie widać tego teraz, bo nie jest to założone, natomiast tutaj na ten zawór nakłada się siłownik elektryczny. Ten siłownik sprzężony jest automatyką.
do ogrzewania podłogowego. Inwestor czy generalnie użytkownik instalacji zadaje sobie jakieś temperatury zasilania wody w podłodze, do podłogi, prawda? I jeżeli ta temperatura, która jest zadana, jest osiągnięta, czyli uzyskujemy te parametry założone, to wtedy poprzez to, że ten zawór się przekręca w środku, ten trzpień zaworu, mieszana jest woda z powrotu lub z kotła, lub trochę z tego, lub trochę z tego. Tak długo jest obracany ten trzpień przez ten siłownik zaworu, aż ten parametr wody zostanie tutaj ustalony. Jeżeli zostanie osiągnięty lub przekroczony, to znowu więcej wody bierzemy z powrotu, a mniej z kotła. I tak, prawda, w kółko. I w ten sposób jest... W ten sposób następuje, prawda, tutaj tam to manewrowanie tą temperaturą wody. I jeżeli mamy dwa takie zawory, dwa niezależne obwody, to znaczy, że możemy dla dwóch tych stref robić to niezależnie. A więc, panie i panowie, wiemy już, jak to wygląda w naszym domu. Po więcej informacji dotyczących ogrzewania podłogowego odsyłam do innych filmów na naszym kanale. A już w następnym odcinku zobaczycie, jak wygląda lanie betonowej wylewki, która jest integralną częścią ogrzewania podłogowego. Serdecznie zapraszam. Okna już gotowe. Cały dach pokryty... Cały dach pokryty domem. A jakie są rodzaje ogrzewania podłogowego? Pojadą z nas. Niby taki stropian, a zimno w nogi?